Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewice. Kanał Iwonna Teresa przedstawia. Święty Jan od Krzyża. Noc ciemna. Odcinek 21. Czyta Iwonna Teresa. Rozdział 14. Przytacza w nim i wyjaśnia trzy ostatnie wiersze pierwszej strofy. Ta wzniosła szczęśliwość, jaka ogarnęła duszę, jest na skutek tego, co sama wyraża w następnych wierszach. Wyszłam niespostrzeżona, gdy chata moja była uciszona. Bierze tu dusza porównanie z człowieka, który chcąc dobrze wykonać jakieś dzieło, wychodzi z domu w nocy i wśród ciemności, gdy już wszyscy domownicy spoczywają, aby mu nikt nie przeszkadzał. Wychodzi tu bowiem dusza, by dokonać tak heroicznego i tak niezwykłego dzieła, jakim jest zjednoczenie jej z boskim oblubieńcem. Musi więc oddalić się od wszystkiego i wyjść na zewnątrz, gdyż umiłowanego może spotkać jedynie w samotności. I oblubienica, pragnąca go znaleźć, pytała: Któż mi to da, bracie mój, abym cię odnalazła sama na dworze i złączyła się z tobą mą miłością? Potrzeba również, by ta dusza, rozmiłowana dla osiągnięcia swego upragnionego celu, wyszła wśród nocy, gdy już śpią w spokoju wszyscy jej domownicy, to znaczy, gdy się już uciszą i uspokoją za pośrednictwem tej ciemnej nocy wszystkie jej nieudolne działania, pasje i pożądania, będące mieszkańcami jej domu. One bowiem, gdy nie są uśpione, niepokoją duszę, przeszkadzają jej w osiągnięciu dobra i sprzeciwiają się, by dusza z nich się nie uwolniła. I to są owi domownicy, o których mówi nasz boski Zbawiciel w Ewangelii, że są nieprzyjaciółmi człowieka. Trzeba więc koniecznie, aby działania ich wraz z ich podnietami zostały uśpione w tej nocy i nie przeszkadzały duszy w osiągnięciu dóbr nadprzyrodzonych zjednoczenia miłości z Bogiem. Zjednoczenia tego nie osiągnie dusza, jeśli te pożądania będą żywe i czynne. Wszelkie bowiem działanie i czynności naturalne raczej przeszkadzają niż pomagają w osiągnięciu dóbr nadprzyrodzonych w zjednoczeniu miłości. I wszelkie zdolności naturalne nie są wystarczające, by móc pomieścić w sobie te dobra nadprzyrodzone, jakie Bóg sam zlewa na duszę sposobem biernym, tajemnym i wśród uciszenia. Muszą więc wszystkie władze duszy być uspokojone i czekać biernie na przyjęcie tych łask, nie mieszając się do tego swym nieudolnym działaniem i niską skłonnością. Spotkało więc duszę wielkie szczęście, że Bóg wśród tej nocy uśpił wszystkich domowników jej, czyli uciszył wszystkie jej władze, pasje, uczucia i pożądania, tak zmysłowe, jak i duchowe. Wtedy ona, niespostrzeżona, czyli nie mająca przeszkód ze strony tych naturalnych działań, gdy one wszystkie zostały uśpione i umorzone, zostawszy w opuszczeniu i w ciemnościach tej nocy, aby nie mogły nic widzieć ani odczuwać swym nieudolnym działaniem,
przez które by mogły przeszkodzić duszy w tym wyjściu ze siebie samej i ze swej zmysłowości. Wychodzi, aby dojść do zjednoczenia duchowego w doskonałej miłości Bożej. O, jak wzniosłym szczęściem jest dla duszy ta możność uwolnienia się od domowników swej zmysłowości. Może to zrozumieć jedynie dusza, która tego doświadczyła. Widzi wtedy jasno, jakim nędznym i niewolniczym było jej życie. Poznaje, ilu niedoskonałościom podlegała, gdy się posługiwała działalnością swych władz i pożądań. Teraz zaś widzi, jaką prawdziwą wolnością, jakim bogactwem skarbów niewymownych jest życie czysto duchowe. O niektórych z tych dóbr będziemy mówili w następnych strofach. Wtedy można będzie zrozumieć jeszcze jaśniej, z jaką słusznością opiewa dusza swe wzniosłe szczęście, że przeszła przez ową straszną noc ducha. Rozdział 15 przytacza drugą strofę i daje jej objaśnienie. Bezpieczna, pośród ciemności, przez tajemnicze schody osłoniona, o wzniosła szczęśliwości, w ciemność ukrycia wtulona, gdy moja chata była uciszona. Objaśnienie. Opiewa dusza w tej strofie jeszcze inne właściwości ciemnej tej nocy i wyraża jeszcze raz swe szczęście, jakiego doznała w tych ciemnościach. Mówi mianowicie, odpowiadając na pewien domyślny zarzut, iż nie należy sądzić, że gdy przechodziła wśród tej ciemnej nocy przez tyle cierpienia, udręki, wątpliwości, niepokoju i lęku, była narażona na niebezpieczeństwo zatraty. Owszem, przeciwnie, w ciemnościach tej nocy zyskała bardzo wiele. Uwalniała się bowiem i wymykała niepostrzeżenie swoim przeciwnikom, przeszkadzającym jej na tej drodze. W ciemnościach nocy szła jakby w zmienionej szacie, przybrana w potrójne barwy, o których później mówić będziemy. Wychodziła tajemniczymi schodami, o których nikt w domu nie wiedział, jak to również w swoim miejscu objaśnimy. Schody te to żywa wiara, w której szła tak osłoniona i zakryta dla dokonania swego dzieła, iż miała tu całkowitą pewność. A najważniejsze jest to, że wśród tej nocy oczyszczającej jej pożądania, przywiązania i pasje zostały uśpione, umartwione i uciszone. Gdy bowiem one są rozbudzone i czynne, nie pozwalają jej iść naprzód. Następuje teraz wiersz. Bezpieczna pośród ciemności. Rozdział 16. Objaśnia, w jaki sposób dusza, mimo że idzie w ciemności, jest bezpieczna. Noc, o której tu dusza mówi, dotyczy, jak już mówiliśmy, pożądań i władz zmysłowych, wewnętrznych i duchowych. Wszystkie one bowiem zaciemniają się w tej nocy odnośnie do swego światła naturalnego, a to w tym celu, by wyzbywszy się tego naturalnego światła, otrzymały światło nadprzyrodzone. Wśród tej nocy zatem pożądania zmysłowe i duchowe zostają uśpione i obezwładnione tak, że nie mogą kosztować niczego, tak boskiego, jak i ludzkiego. Przywiązania duszy również zostają osłabione i stłumione tak, iż w niczym nie doznają pomocy. Wyobraźnia duszy również zostaje ubezwładniona
i nie może się zajmować żadnym dobrem. Pamięć zanika, a rozum wchodzi w ciemności, nie mogąc niczego zrozumieć. Wreszcie i wola pozostaje tutaj oschła i uciśniona, i wszystkie inne władze próżne i bezczynne. Nad tym wszystkim unosi się gęsta i ciężka chmura przytłaczająca duszę, przyprawiając ją o cierpienie i czyniąc jakby oddaloną od Boga. Z tych też powodów mówi tu dusza, że choć pośród ciemności szła bezpieczna. Przyczyna tego jest jasna. Zazwyczaj bowiem dusza błądzi jedynie przez swe pożądania, upodobania, rozumowania, przez poznawanie i przez swe przywiązania. Często bowiem przekracza tu lub nie zachowuje właściwej miary, błądzi i zachowuje się niewłaściwie, szukając tego, czego nie powinna. Wyzbywszy się zaś z tych wszystkich działań i dążeń swoich, tym samym zabezpiecza się od tych błędów i uwalnia się nie tylko sama od siebie, lecz i od innych nieprzyjaciół, to jest od świata i szatana. Gdy bowiem zostaną umorzone jej przywiązania i działania, ani świat, ani szatan nie znajdują już środka, przez który by mogły z nią walczyć. Stąd więc im dusza więcej jest pogrążona w ciemnościach i więcej opróżniona ze swych działań naturalnych, tym jest bezpieczniejsza. Mówi bowiem prorok, że zguba duszy przychodzi na nią z niej samej, czyli z jej działań i pożądań wewnętrznych i zmysłowych. Bóg zaś mówi: tylko we mnie ratunek twój. Po uwolnieniu się więc ze swych niedoskonałości zyskuje dusza to dobro, że wraz ze swymi pożądaniami i władzami dochodzi do zjednoczenia z Bogiem, które te władze przemienia na Boże i niebiańskie. Jeżeli dusza dobrze się zastanowi, pozna, że w czasie trwania tych ciemności jej pożądania i władze mało zwracały się do rzeczy niepożytecznych lub szkodliwych. Była ona wśród tych ciemności bezpieczna od próżnej chwały, pychy, zarozumiałości, próżnej i fałszywej radości i od wielu innych tym podobnych błędów. Stąd też łatwo zrozumieć, że idąc wśród tych ciemności nie tylko nie szła na zgubę, lecz przeciwnie, zyskiwała wiele, gdyż nabywała wiele cnót. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.